No niesamowicie. No, nie twoje słowa zbudzą krew. Ja cię. Niech wszystko będzie już okej. No jest okej. Jest tyle miejsc, do których powrócimy. Mów, niech twoje słowa zburzą mur. Idealnie. Niech twoje dłonie zniszczą chód. Ten nagły chód, co sercu przyniósł zimę. Odnajdzie więcej nas ta sama chwila. Nie odnajdzie więcej nas ta sama chwila. Gosia Andrzejewicz, Beata Kozidrak. No będzie to na pewno w annałach. Kasia. Udało ci się stworzyć coś tak niezwykłego i no tak niewiarygodne podobieństwo. I wokalne, i postaciowe, i energetyczne, jakby w tej energii, w której Beata Kozidrak na tym koncercie zaśpiewała. Gosiu, jesteś cudowną, wspaniałą artystką. Mam nadzieję, że w swoich różnych występach miałaś dużo radości i dużo też fajnych wzruszeń. Co najmniej tyle, ile my mamy dzięki tobie. Nie wiem, co powiedzieć, bo cały czas jakby trzęsę się po tym występie. Tam było to... Tak dużo emocji. Ty się trzęsiesz, a mi widzisz cały czas. Małgosiu. No przede wszystkim miałaś łatwo, bo miałaś ściągawkę z tekstem. O tak. Jesteś najmocniejszym ogniwem wokalnym tego programu. Ale mimo to, że doskonale panujesz nad dźwiękiem, to jeszcze masz bardzo dużą świadomość tego, w jaki sposób to zmienić. Nie można sobie pozwolić na to, żeby emocje wzięły górę. Więc z jednej strony masz to rozedrganie, które tam w środku kipi, a z drugiej strony musisz bardzo pilnować technicznie, bo nie możesz temu ulec. To był dowód twojego profesjonalizmu, że mimo... tego uczucia, które potrafiłaś w sobie wskrzesić, spowodowałaś, że tutaj wszyscy płakali poza tobą i to na tym polega. Gratuluję. Bardzo serdecznie dziękuję. Adaś teraz? To jest bardzo smutne dla mnie, to, o czym śpiewasz, bo ja bym bardzo chciał, żeby nas odnalazła jeszcze raz taka chwila, jaką przed chwilą tutaj przeżyliśmy. Niesamowicie jestem wzruszony, patrząc na tą twoją przemianę, można powiedzieć, w tym programie. Jestem bardzo ciekawy, co będzie w kolejnym odcinku, ale cokolwiek nie będzie, dziękuję ci bardzo za wszystkie przeżycia. Dziękuję bardzo. Ja też bardzo ci dziękuję za ocenę. No i Kacper
budujesz swoje metamorfozy wokalne właśnie z takich bardzo subtelnych rzeczy. To powoduje, że taki czar się tutaj zadziewa podczas każdego twojego występu, ponieważ tworzysz swoim głosem jakiś świat, do którego my wszyscy wchodzimy. Fenomenalnie uchwyciłaś sposób, w jaki Beata chodzi po scenie. Takie jej kilka ruchów, które takich specyficznych, które ona wykonuje. I to też było wszystko nieprzesadzone, nieprzerysowane. Bardzo dziękuję za dziś i za te wszystkie przeżycia i, no i trzymam kciuki za ciebie. Ja też bardzo, bardzo dziękuję. I na koniec, przepraszam, niespodzianka. Dostałem właśnie informację, że Gosia Andrzejewicz ma na sobie oryginalne buty z koncertu Beaty Kozidrak. Ja myślałem, że to talent aktorski, a to po prostu buty. Proszę państwa, cudowny występ. Tak, dziękuję. Gosia Andrzejewicz jako Beaty Kozidrak, poruszyła wszystkich jurorów.